innym obrazie radiowym są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz na piękach, nagrania obrazem udostępniamy w informacji publicznej i na stronie internetowej GUNE oraz w inny sposób, które jest przyjęte, klauzula informacyjna odnosząca się do rozwiązania osobowych, znajduje się na stronie internetowej GUNE. Na stronie internetowej GUNE. Państwo, otwieram 28. sesję Rady Gminy Masłowsko-Krajeńskie w dniu 29 marca 2020 roku. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych. Witam Pana Wójta, Pani Skarbnik, witam Panią Radną Sprzedawną, pracowników Urzędu obsługujących techniczne przedewszystkim sesję. Witam Państwa, którzy śledzą obrady dzisiejszej sesji za pośrednictwem. Witam Panią Radną. Szanowni Państwo, na podstawie historyczności stwierdzam, że obecnie jest 11 radnych. Niemniej bardzo Państwa proszę o to, aby zalogować się na urządzenia. Zamiast urządzenia forum.
Tak? Dobrze. A więc proszę Państwa, głosujemy nad zmianą brzmienia punktu 8. Kto z Państwa radnych jest za zmianą brzmienia punktu 8? Proszę na wciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciwny, proszę się wstrzymał. A więc proszę Państwa, głosujemy nad zmianą brzmienia punktu 8. Kto jest na sławi, jeżeli za zmianą brzmienia punktu 8? Proszę na wciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Ktoś mi wysłał? Dziesiątka, kto jest pod dziesiątką? Na liście obecności. Dobrze, pan Czerechał, proszę się inaczej. Dobrze, ale zmiany zostały przyjęte. Proszę Państwa, kolejne głosowanie to jest wykreślenie z porządku obrad punktu 9, a więc podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Mesecz Okrajeńskie za rok 2023. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad na 10 przeciw, za rok 2023. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wykreśleniem działalności oraz porządku obrad na 10 przeciw, za rok 2023. Dobrze, to jeszcze raz proszę system zaszpankował. Kto z Państwa jest za wykreśleniem z porządku obrad, proszę o wciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dobrze, to jeszcze raz proszę system zaszpankował. Kto z Państwa jest za wykreśleniem z porządku obrad, proszę o wciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciwny? Jest ten, że punkt został wykreślony. Informacji mieszkańców, żeby mieli świadomość, że ta uchwała nie będzie nie rozpatrywana, będzie rozpatrywana na następnej sesji, zgodnie z tym, co było omawiane na komisji, że będzie rozpatrywana i będzie przedmiotem. Tak, to ja mówię, że to już mamy z uwagi na to, że jeszcze nie będzie dyskusja na komisji, na sesji. I proszę Państwa, to miejsce w punkcie 9 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy gminy miejscowości Mesteczko Okrajeńskie. Proszę o przegłosowanie sesji. Proszę Państwa, to miejsce na głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wypisaniem rozwiązania nadania nas obrad, co jest przeciwnie się spokojnie nie ręki. Proszę o przegłosowanie. To jest przeciwne. Kto się wstrzymał? Na głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Stwierdzam, że zmiany zostały przyjęte. Proszę Państwa, przedstawię cały porządek obrad. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, informacje na temat porządku obrad. Drugi, przyjęcie protokołu z obrad 26 sesji Rady Gminy Miasta Okrajeńskie z 1 lutego 2021 sprawy regulaminowe, otwarcie sesji przed roku. A punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad 27 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Miasta Okrajeńskie z dnia 24 lutego 2022 roku. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniu podejmowania na okresie sesyjnym. Punkt szósty, odpowiedzi na interpelacje i wnioski gminy. Jest radny, punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz rozwiązania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mesteczko Okrajeńskie w 2023 roku. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie uznania pomocy finansowej dla rodziny oraz przeznaczenie na działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych prowadzoną przez warsztat terapii zajęciowej w Morzewie. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Miejskiej Mieszkańców Okrajeńskich. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Gminy Mieszkańców Okrajeńskich na 2021 rok. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkańców Okrajeńskich na lata 2021-2027. Punkt 12. Sprawy różne wolne wnioski. Punkt 13. Ustalenie terminu kolejnej sesji. Punkt 14. Zakończenie posiedzenia. Tak przechodzi się porządek obrad. Czy on właśnie się może głosować? Punkt 13. Całość. Tak. Jeszcze raz. Całość tego zmiany. Zakończenie posiedzenia. Tak przechodzi się porządek obrad. Czy on właśnie się może głosować? Punkt 13. Całość. Tak. Dobrze, to można go zrobić.
W takim razie proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Pan starannych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę nacisnąć przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Proszę Państwa, punkt drugi porządku dziennego, przyjęcie protokołu z obrad 26 sesji Rady Gminy Miasta Krzykowiańskiej z 1 lutego 2021 roku. Projekt protokołu został Pan sprawozdany. Czy są obawy co do projektu sesji Rady Gminy Miasta Krzykowiańskiej z 1 lutego 2021 roku? W takim razie proszę o przegłosowanie, proszę o przyjęcie protokołu, zarządzam głosowanie. Głosowanie radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o przyciskanie podniesienia ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Głosowanie, proszę o przyjęcie protokołu, proszę jeszcze ze mną. 13. Kto jest przeciwny, proszę o przyjęcie protokołu, proszę o przyciskanie podniesienia ręki. Kto jest przeciwny, żeby dochód został przyjęty. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad 27. na spotkanie sesji Rady Gminy Miasta Krzykowiańskiej z 24 lutego 2021 roku. Również protokoł został Państwu przesłany. Czy są uwagi specjalne na dyskusję? Dziękuję. Dziękuję. Panie Radny? Nie ma. Również dziękuję. Ja proszę o przyjęcie protokołu. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę naciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Dziękuję. Ja proszę o przyjęcie protokołu. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest, stwierdzam, że nie dochód został przyjęty. Projekt punkt czwarty. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, taką informację Państwo otrzymali. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda obecne funkcjonowanie wielu instytucji, tak? No, nie dzieje się zbyt wiele. Ta informacja, ona, testy wyjęte, one się pobylają, tak? To są dyżury, które całego rady zgrzędzie, tak, bieżące działalność. Też kwestie związane z sesją, z zespołaniem, z materiałami, ze sumieniem, które trzeba posłuchać do sesji. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o bieżącą działalność, no to również w okresie międzysesyjnym odpowiadałabym korespondencję, która wypłynęła do Rady, czy przesłuchałem korespondencję i poprosiłem o to, żeby Państwa informować. Tak wygląda informacja z działania w okresie międzysesyjnego. Czy są pytania, uwagi co do tej informacji? Piąty to jest sprawozdanie działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Proszę o przyjęcie. Również Pan Burmistrz przesłany i poza bieżącą działalnością urzędu, który obrazuje zgodnie z tymi zaleceniami, jakie obieguje epidemia, mamy zamknięty nawet od pewnej epoce, znaczy od pandemii z ograniczonymi godzinami, zaleceniami o 15. Pracujemy w zamówieniu i oczywiście już jest zamknięty, plus to, że mamy indywidualne zamówienie, załatwiamy sprawy oczywiście na bieżąco łącznie z kasą, która jest liczyna, plus to, dlatego też, ale prosimy też o zrozumienie i miarę możliwości załatwiania sprawy na bieżąco, albo elektronicznie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to oczywiście przyjmiemy i załatwimy. W ostatnim okresie było kilka spotkań w roku, z tym cały czas trwają dyskusje na temat uszkodowań związanych z wystąpieniem Leżyska i Okrąga i w cały czas trwają zmiana korespondencji pomiędzy kancelariami i na dziś nie ma, na razie jest to na etapie wymiany pismi i przesuwania innych, kto ma, czy mamy odstąpić, akurat zgromadzenie postawiło swój warunek, ten warunek podstawowy, że zwrot kosztów zabudowania przodów, a jeżeli dyskutowane państwo płacić się, bo zgromadzenie wiedzą, że współuczestniczyli i mogą pracować tylko część, dlatego właśnie nie ma wspólnej misji porozumienia i
skończy się sprawa ewidentnie jest w sądzie. W międzyczasie obchodziliśmy z pierwszą rodziny pani Suty po Kalińcu, gdzie składałem życzenia i rzeczywiście w międzyczasie pani Wacława jest bardzo dobrej kondycji, lepszej niż potrzebna. I poza słuchem, to każdy może mieć w jakimś problemie, to czuję się wspaniale i myślę, że kolejne godziny mieli okazję składać życzenia. Dlatego też to wspaniała wiadomość. Ponadto jeszcze wręczyliśmy drugiego prezydenta te medale za wieloletnie pożycie małżeńskie, za 10-letnie pożycie, to była głównie pani Państwu Sokołowskim, dostawię Państwu Sejdą oraz Państwu Kamińskim w Wolsku. Przyjęcaliśmy to było na początku miesiąca. I w międzyczasie też nastąpiła zmiana komendanta powiatowego Kamiński. Komendant powiatowego Policji, pan Kamiński, był gościem i w ubiegłym tygodniu właśnie zdarzył się i nastąpiła zmiana i współpracy oczywiście z naszą gminą, znając problemy naszej gminy, ponieważ jest pracował wiele lat współpracy w Złotowie, ale jest rozbity z Dziwaninem i zna tutaj tematykę łącznie z tym, co mówimy na komisji z naszym studentem oprócz tego w międzyczasie jak Państwo wiecie, jak Państwo informowałem na komisji, trwają intensywne prace nad konstruowaniem strategii dla rozwoju, dla partnerstwa, dla rozwoju krainy i tworzy się dokument, powstał dokument, który mówi o diagnozie, jaką przeprowadzono na podstawie wielu danych, a teraz przez miesiąc najbliższy będzie konstruowana strategia i przedstawiona do akceptacji w późniejszym terminie będą kierunki działania, żeby sformalizować to w formie stowarzyszenia. 15 marca też otrzymaliśmy dokument, który stwierdzający, że przyjęto nas do stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10, którą Państwo co do uchwały w roku 2019 podejmowali jako intencja i obecnie będziemy uczestniczyli w tym stowarzyszeniu na zasadzie członka stowarzyszenia, który będzie brał udział w tych wszelkich pracach dotyczących budowy tej drogi. Wszelkie pozostałe, wszelkie zarządzenia, które w tym czasie były, dotyczyły między innymi powołania komisji konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora przedszkola, która nie doszła do skutku w związku z brakami formalnymi kandydatów i ten konkurs zostanie przesunięty na czerwiec prawdopodobnie. I poza tym jeszcze były przeprowadzone konkursy na przekazanie środków na stowarzyszenia w dwóch terminach, które zostały rozstrzygnięte, o czym można uzyskać informacje na stronie. I ponadto jeszcze odbyła się rekrutacja na stanowisko do gospodarki wolnościowej. Jak Państwo wiedzą, nasz pracownik już niedługo zbliża się do emerytury, pan Pawłowski, i w związku z tym mam potrzeba, on ma bardzo, ten termin ma tak ułożony, że musimy wdrożyć pracownika, ponieważ jest to jedno ze stanowisk, które wymaga naprawdę wyjątkowego wdrożenia ze względu na złożoność chociażby samej oczyszczalni i tych wszystkich spraw związanych z gospodarką wolnościową. Dlatego też został rozstrzygnięty konkurs, została wyłoniona kandydatka, która jest mieszkańcem gminy i będzie zatrudniona od 1 maja, prawdopodobnie od 1 maja tego roku. To tyle. Jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo. Wszystko jest zawarte w tej materiale. Dziękuję. Proszę, ktoś z Państwa ma pytania do pana Wójta? Proszę, Radny Morski. Panie Wójcie, zarządzeniem F-Print
21-22 budżetowe zarządzenia. Co dokładnie? 26 lutego to jest 26 lutego i 15 lutego. Uchwały budżetowe. Ja to są zmiany o tej jednej uchwale, o tym jednym zarządzeniu mówiłam z 26 lutego, ale z 15 lutego również była zmiana, ale no, nie pamiętam teraz dokładnie zmieniająca, do czego Rada upoważniła pana burmistrza. Mogę odszukać, ale tutaj nie jest. No ja się skontaktuję na nowo wtedy. Środki były na pewno przekazane, jeżeli chodzi o gminę, ośrodek pomocy społecznej, tam również przesunięcie. Wspomniał o dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, czyli te na pożytku publicznego, na działalność rozstrzygnięte konkursy, więc przed podpisaniem umowy należało przesunąć te środki, bo państwo w uchwale budżetowej były te środki w rezerwie, nie? Na ten cel. I pan Wójt mało poważnienie tego, dokonał przesunięcia. To jest to z 15. Tak, z 15. Dobrze, dziękuję. No to chyba omawiałam na sesji 24. Pamiętam. Dobrze. Jeżeli nie ma zamykam ten punkt i przechodzimy do 26. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone przez radne. Czy takie interpelacje i wnioski wpłynęły? Co się do mówienia? Z tych, które były składane wnioski? Tak. To było tak. Był wniosek pana Michałowskiego odnośnie lampy w Parentowie. Pytanie o to, lampa stoi, jest. Trzy wnioski były. Pani Kasiu? Tak. Wnioski. Już mówię. Droga koło piekarni, Serduszko, lampa i skrzyżowanie Parentowie. Lampa koło piekarni zostały zamówione mapy, mapy na dzień otrzymamy, więc rozpoczniemy procedury związane z przekształceniem terenu, żeby można było te drogi dostosować. I co pan mówi? Serduszko przez Serduszko przedstawienie, to tutaj powiem tak. Ja osobiście, jeżeli państwo stwierdzą, że mamy przesunąć, to przesuniemy. Ja osobiście po pytaniach wielu i konsultacjach kilku, nie mówię wielu, ale kilku stwierdzam, że to jest optymalne na dziś. Optymalna lokalizacja. Nie chciałbym nic zmieniać. Jeżeli będą skargi i problemy związane z tym serduszkiem, to oczywiście zareaguję, ale nie widzę potrzeby, żeby zmieniać lokalizację tego serduszka. I przejazd w Arentowie i lampa w Arentowie, pan Michał. Na dzisiaj nie jest, jeśli chodzi o te wszystkie przejazdy, bo nie mówię tylko o Arentowie, nie ma na dziś żadnej odpowiedzi z PKP. Od momentu, jak wysłaliśmy w grudniu korespondencję, do dzisiaj nie otrzymaliśmy, i tak jak otrzymaliśmy zapewnienie ze strony PKP, żeby czekać, dopóki oni nie wyślą sygnału co do uregulowania stosunków własnościowych, żeby czekać, to tego też. Tak jak mówię, jak tylko uzyskamy jakąkolwiek odpowiedź, to poinformujemy państwa o tym, czy są jakiekolwiek kroki podejmowane przez PKP. Dobra. Panie Wójcie, jeszcze pyta odnośnie tych drzew Grabównia koło zabudowania Grabówno 450. No tam jesteśmy mówieni prędzej czy później, nie wiem kiedy, ale ze starą i strasznie się to podjąć, bo to jest za zbyt niebezpieczne, tak, żeby tak, było pracownikami naszymi. Zagospodarować, także jak tylko będzie możliwość, to jakieś oględziny był pan. Czyli oglądaliśmy już to, tak, że to będzie musiało nas wesprzeć. Działania będą podjęte. Proszę? Działania będą podjęte. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do państwa do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszko-Gęstu w 2021 roku. Projekt uchwały państwo otrzymali. Było notowane do dyspozycji Sejmowej Komisji. Czy są pytania co do projektu? Otwieram dyskusję.
Jeżeli nie ma, to dyskusję zamykam i podaję prawo do głosowania. Uchwała Związku Powietrza będzie mieć numer 28-156-2021. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Podjęty. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powodowi bliskiemu z przeznaczeniem na działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych prowadzoną przez warsztat terapii zajęciowej w Morzewie. Jest to odpowiedź na wniosek, który już wpłynął tego podmiotu w związku z potrzebą wykonania remontu z budżetu gminy, przekazuje się kwotę 3000 zł. Mając też na tym to, że mieszkańcy z terenu naszej gminy uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej. Tym bardziej, że no, stan pomieszczeń budynku przemawia za tym, żeby tego wsparcia udzielić. Projekt uchwały również był analizowany. Dyskusja na temat przekazania tej kwoty miała miejsce też na komisjach. Dlatego jeszcze zapytam Państwa radnych, czy są pytania co do tego projektu, albo też uwagi. Jeżeli tak, to proszę w tym miejscu. Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma dyskusji, zamykam. Uchwała, że zostanie podjęta pod jakimś numer 157-2021. Zarzucam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały, proszę Państwa, to podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miasteczko Ukraińskie. Chodzi o ten odcinek, o drogę łączącą miejscowość Miasteczko Ukraińskie oraz Brzostowo. Tak zwany dom, nazwa funkcjonuje w obrocie między mieszkańcami od lat, jednakże podmanie wtedy zostało uregulowane. W sprawie odbyły się konsultacje społeczne. Nikt nie wniósł sprzeciwu co do proponowanej uchwały, co do proponowanej nazwy. Natomiast przebieg alei, którą chcemy nazwać, nadać nazwę Aleja Bąki, stanowi załącznik graficzny do projektu uchwały. Czy są pytania odnośnie tego projektu, który już też był omawiany podczas posiedzenia komisji? Tutaj kilka literówek, ale to zostanie poprawione. Takie krótkie zapytanie może. Tak. Tablica miejscowość Miasteczko Ukraińskie znajduje się na wysokości starego tam cmentarza. Tablica Brzostowo, wiadomo gdzie się znajduje, tutaj u góry całkiem. Teren od tych dwóch tablic, czy jest? Granica Miasteczka Ukraińskiego jest dokładnie na drodze, tak jak granice przebiegają i wyznaczone już dawno, proszę nie podejrzewać nikogo o złe intencje, została wyznaczona i jest na drodze tej, która tam się skręca od miasteczka w prawo, na tej drodze dojścimy tam do Rodynia. I tam jest administracyjnie kończy się miasteczko. I proszę, żeby nie zwracać uwagi, bo ktoś kiedyś informacyjnie znak miasteczko ukraińskie dalej postawił, ale tak jest granica administracyjna i tak wynika to z map. Także jeśli chodzi o informacje dla Państwa, to tam przebiega granica administracyjna. Dlatego jest też droga w sprawie nadania z ulicy miejscowości miasteczko ukraińskie, bo też muszę przyznać, że zastanawiałem się, jak to jest, tak? Czy to jest tak, że to jest ktoś miasteczko, czy nie sobie, ale już na podstawie tych map też jakby wyszło, że jest to w miejscowości miasteczko ukraińskie. Pan Kosiak, wszyscy wiedzą, że jest to drogą ukraińska miasteczko i Brzostowo, myślę, że tutaj żadnej większej różnicy nie ma. No, tym bardziej, że raczej mi się tam nigdy nie wybuduje z uwagi na to, że są te tereny należące do kategorii osób bliskich i nie będzie to nigdy wydana, czy decyzowana, czy zawodowa, czy to było na to. Dobrze, czy są jeszcze pytania?
Jeżeli nie ma, to zarządzam głosowanie. Uchwała będzie zostanie podjęta w numerze 158/2021. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszej uchwały, proszę naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Podkowie Gminy Miasteczko Krajewskie na 2021 rok. Projekt uchwały został Państwu przedłużony, został omówiony. Zaproponowano podczas komisji zmiany i te zmiany będziemy chcieli przegłosować. Konkretnie zmiany dotyczą paragrafu 1 ustęp 2. Te następnie zmiana brzmienia ustawy. W paragrafie 2 ustęp 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 386 tysięcy do kwoty 17 445 120 zł i 9 groszy. Z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę i tutaj będzie zapis 377 664 zł i 19 groszy do kwoty 15 537 805 zł i 23 grosze, a więc 29 groszy, przepraszam. I następnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8 335 zł i 81 groszy do kwoty 1 907 314 zł i 80 groszy. I to jest jedyna zmiana, którą będziemy musieli przegłosować. No i w uzasadnieniu nastąpi też te zmiana, ale nie mamy przegłosowania. Teraz tak, czy są jeszcze pytania co do przedłożonego projektu zmian w budżecie? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję i najpierw zarządzam głosowanie nad zmianą paragrafu 1 ustęp 2, o którym dyskutowaliśmy podczas komisji. Kto z Państwa radnych jest za zmianą brzmienia paragrafu 1 ustęp 2, proszę naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta. Wobec tego, że nie było pytań, zarządzam głosowanie nad całością projektu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmiany w budżecie, proszę naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zmiany w budżecie są przyjęte. I ostatni projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027. Projekt uchwały również Pani Skarbnik przedstawiła, czy też w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027. Projekt uchwały został Państwu też przekazany. Zmiany wynikają ze zmian w budżecie gminy na lata na 2021 rok. Otwieram dyskusję, czy są pytania? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt. Skarżą różne wolne wnioski. Proszę bardzo, kto z Państwa czeka na temat. Miałbym propozycję, aby w Brzostowie przy Gino umieścić tablicę informacyjną, no, z której by korzystała cała gmina, bo w tym sposobem to się stało jak gdyby centrum gminne. I myślę, że to służyłoby wszystkim. To znaczy tablica informacyjna gminy, tak? Ogólnie. Tak, tak. Taką informacyjną jest duża szansa, że ktoś tam czyni się zaczyni. Dobrze, dziękuję. Proszę, kto z Państwa radnych? Radny Leciński. Jeśli już o Dino mówimy, to należałoby zwrócić uwagę na to, że tam powinno być przejście dla pieszych. Tak, na to już została zwrócona uwaga. Znaczy już przekazywałem
panu przewodniczącemu, że przekazaliśmy powiatowego zarządu dróg uwagę i mają mniej przyjaźni i tą sprawę spadać i ewentualnie zareagować, żeby ten przejście do pieszych drogi dodatkowe, bo jest niebezpieczne. Radny Most, chyba nie jest. Panie Wójcie, chciałbym zwrócić uwagę na fatalny stan oznakowania poziomego tego, który niedawno właściwie został naniesiony. To też rozmawialiśmy z panem przewodniczącym. Taka informacja i uwagi są już wcześniej. Ja też rozmawiałem z dyrektorem zarządu dróg. Argumentacja jest taka, że przy pierwszym malowaniu zawsze jest tak, że ono szybciej się ściera, to pierwsze malowanie będzie powtórnie malowane w tym roku i poprawiane. Mam nadzieję, że wtedy będzie skutek inny. Wszyscy mieszkańcy zauważyli to, że to szybko się stało, ale mogą być Państwo spokojni, że w tym roku będzie ponownie malowane i mam nadzieję, że efekt będzie już inny całkowicie. Dziękuję. Radny Buza. Kolega pewnie wyprzedził już oznakowaniem, ale ja mam dwie pytania. Panie Wójcie, na jakim etapie jest rozpatrzenie nieważności naszych uchwał 144 i 145? Jedna dotyczyła wojewody wielkopolskiego. Dostaliśmy takie zawiadomienie. Stwierdza nieważność uchwały 145 z dnia 1 lutego. To jest wojewoda wielkopolski i tutaj jest rion. Tak, w jakim przedmiocie jest napisane? Już mówię. Gminy Miasteczko, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dobra, i druga? Tak, a druga jest z RIO, też uchwała numer, też uchwała numer 144, też z 1 lutego w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych. To pani na... Aha. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Gawiński. Odnośnie jeszcze tej sprawy. Byłoby dobrze, gdyby się firmował ktoś, kto ten projekt pisze. Bo to najczęściej są bez... Ale co to jest? No nie w ogóle, bo zdarzają się projekty bez chyba o się chyba też to było. Są no tak, ale nam się powinien ktoś pod tym projektem podpisać, bo... W przypadku uchwał, jeżeli uchwała jest przygotowana, autora, to wystarczy, że jest podpis pani mecenas, a wtedy akceptuje. To wtedy się zgadza, tak, ale ostatnio chyba tam nie chciałbym tam... Dobrze, ale ja poproszę, przekażemy informację, że za autor uchwały był podpisany. Dziękuję. Dobrze, proszę. Panie Wójcie, ja mam pytanie, czy przewidywane jest łatanie dziur na tej drodze wewnętrznej, łączącej Stare Brzostowo z Nowym Brzostowem? Część dziur łataliśmy już, bo były interwencje radnych i duża część jest połatana, zamówiona jest dalsza masa. Dzisiaj akurat zamawialiśmy, nie wiem kiedy dostaniemy w ciągu tygodnia i będziemy dalej łatali te drogi, ponieważ jeśli chodzi o łatanie, to czekamy na nie, mi chodzi o to, co asfaltowo. Jeśli chodzi o te dziury asfaltowe, to jest kwestia czasu, że otrzymamy masę bitumiczną, zamówiliśmy tonę masy i już jedną służyliśmy i teraz następną zamówiliśmy i myślę, że powinniśmy mieć w najbliższym czasie wypełniane. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę. Radna Szwandek. Kiedy będą zapadane liczniki na wodę, bo miały założone, które... Tak, w pierwszej kolejności zwracamy się tam do tych podmiotów, które mają ryczałty. Chcielibyśmy uregulować sprawy ryczałtowe, bo często to się mija ze zużyciem i dlatego, ale jeżeli są jakiekolwiek
jeżeli mieszkańcy chcą indywidualnie, to też to pomogą się zgłosić i na program, to poza, nie tyle, że poza kolejnością, ale przyspieszy ewentualnie tę wymianę liczników. Na dzisiaj to po prostu oczekujemy, bo stosowaliśmy pisma do niektórych podmiotów, te, które mają ryczarty, żeby wskazali, gdzie można te liczniki wymienić i żeby można było je wymienić, żeby to służycie było rzeczywiste. Nie jestem zależna, ale to powinno być to zakładane, bo leja to sensownie wody do kuchni. Wiem, no, wiem, bo do tego też wskazuję, przekazaliśmy pisma do tych podmiotów, żeby się to wynosić, które mają ryczarty. Tam nie zdążą. Wiem. Wiem. Pismo zostało. Tak, jak jest od 15 metrów. Czy to jest was jeszcze na jakieś wnioski, zapytania? Jeżeli jest, to ja mam jeszcze inne dwa wnioski. Jeden wniosek o to, żeby założyć takie barierki ruchome na drodze od piekarni do góry w stronę osiedla, gdzie jest taki spad. Pod górę tą? Tak, tam jest taki uskok, jakby było wszystko, tam jakiś samochód, zapis, tak by tragedii doszło. Może taki barierki by doszło, tam chodzi o bezpieczeństwo. To pierwszy wniosek i drugi wniosek. Na odcinku od szkoły, tam właśnie do piekarni, jest dosyć ciemno. Jeżeli kiedyś byłyby środki na to, żeby dokupić jakąś lampę, no to myślę, że tam byłoby dobre miejsce, żeby zamontować, bo to jest taki, jak, że powiem, ślepy odcinek, gdzie kończą się oświetlenia od szkoły, a kolejne jest dopiero przy podejściu na ulicę Słoneczną, w sumie piekarni na sucie. To dwa wnioski. Odnośnie barierek chciałbym w Brzoskowie po pana Matuszewskiego, gdzie ten ruch jest, dodatkowo po dwie barierki przy chodniku. Gdzie? W Brzoskowie po pana Matuszewskiego, między panem Matuszewskim a Rodkiem. Mhm. Tam jest przepust. Mhm. I są tak niefortunnie te barierki, że jak ktoś naprawdę można rowerem zjechać prosto do rogu. Dodatkowo dwie barierki. Zresztą było kiedyś tam... Tak, było już kiedyś. Tak. Nie zareagowali. Jeszcze, jeżeli można, pan, jeżeli można. Panie wójcie, ja nie wiem, że to musi być zrobione na CITO, ale w przyszłości można było pomyśleć o wymianie barierek przed szkołą na te prawdziwe barierki z prawdziwego zdarzenia, bo te, które są teraz, to mówimy o przy zakręcie, prawda? Na dziś to są przy drodze powiatowej, musimy w najpierwszej kolejności uzgodnić z powiatem, są w stanie nam wymienić w własnym zakresie. Ale ja sobie zapiszę akurat przewodniczącego pana dyrektora, zapytam się, czy jest możliwość. No właśnie, ja nie mówię, że to ma być na CITO, ale ja mówię teraz, chyba tam ktoś znowu uderzył, ta barierka jest wygięta i to jest takie, te barierki to są takie bardziej ogrodowe. O, płot można sobie z tego zrobić. Czyli naprawa albo wymiana tych barierek po szkole, tak? Mhm. Tam widziałem też, część tej barierki jest przerzucona za płot, tam gdzie są te nasadzenia. Tak, ja mówię, takie prawdziwe uderzenie, jak mamy przy dziesiątce, te żółte takie, z homologacją. Jeżeli nie ma, to takie informacje państwu proszę. Tak? W związku z tym, że koniec sesji ustalamy, tylko został termin ustalenia sesji. Wiemy, że za tydzień są święta, dlatego chciałbym w pierwszej kolejności państwu radom złożyć życzenia przede wszystkim zdrowych, pogodnych, świąt, wszelkich pomyślności oraz waszym rodzinom. Najważniejsze to zdrowie w okresie pandemii. A mieszkańcom, no czego życzyć? No, tego, żebyśmy umknęli i zakończyli tę pandemię, żebyśmy mogli wyjść wreszcie na zewnątrz, porozmawiać, pobawić się i żebyśmy byli zdrowi. I życzę państwu wszystkiego dobrego i zdrowych i pogodnych świąt. Myślę, że pan przewodniczący też w imieniu rady, ja w imieniu oczywiście pracowników Urzędu Gminy i własnym przekazuję te życzenia. Myślę, że tutaj pan przewodniczący na zakończenie i tak będzie przekazywał osobne uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tak, pan bym nie uprzedził, ale zanim chciałem, to państwu powiem, że wpłynęła też kartka z powiatu bliskiego od zarządu powiatu, od rady powiatu z życzeniami pomocnymi oraz z lokalnej grupy działania krajem nad Nadecią. Jest to kartka wykonana własnoręcznie w ramach konkursu. Z tyłu jest napisane autor, teraz to pokażę.
również życzenia podpisane przez prezesa zarządu LGD Krajowa Nadmokrecza. Szanowni Państwo, tak jak też Pan wspomniał, w związku z zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, życzę Państwu wszystkim zdrowia oraz spokoju w tych dosyć zwariowanych czasach, jakie nastały. To są drugie święta, które będą przez nas obchodzone w dość nietypowy sposób, z dużymi ograniczeniami, którego też życzę, żeby mimo wszystko, żeby były one spokojnie i życzę wszystkim, abyśmy już niedługo mogli się spotykać w bardziej normalnym roku. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, przed ostatnim punktem ustaliłem termin kolejnej sesji. Z uwagi na święta, ja proponuję 26 kwietnia. Wstępnie to jest poniedziałek. Chyba, że coś do tego czasu by się wydarzyło i byłaby konieczne zwołanie na kolejnej sesji, co powiedzieć, jak jest nam w budżecie, to będziecie Państwo informować. Wniosek to wszystko. Mogę przejść do pewnego ostatniego punktu, zamknięcie sesji. Zatem zamykam 28 sesję Rady Gminy Krajeńskiej w dniu 29 marca 2026 roku. Dziękuję bardzo.